Witam. Witam serdecznie. Polii dnia. Suplemencie magazynu audiowizualnego Polaraxa. Dziś kolejna krótka historia, która znów potwierdza, że świat jest pełen zdumiewających ludzi i zjawisk. I to, że żyjemy na naprawdę niezwykłej planecie wśród niezwykłych ludzi. Historia, którą chcę dzisiaj opowiedzieć, wydarzyła się na początku XX wieku w Kalifornii, a jej bohaterem jest niejaki Charles Mallory Hatfield. Charles Mallory Hatfield był niczym nie wyróżniającym się skromnym kwakrem i sprzedawcą maszyn do szycia w stanie Kalifornia. W 1915 roku miasto San Diego cierpiało z powodu przedłużającej się suszy, a ludzie byli coraz bardziej zdesperowani. I to wtedy Hatfield złożył władzom miasta propozycję, z jednej strony wręcz absurdalną, ale z drugiej nie do odrzucenia. Zaproponował, że wywoła nad miastem deszcz i zrobi to nie za pomocą magii, a dzięki naukowej metodzie, jaką opracował. Sam siebie nazywał przyspieszaczem wilgotności, ale mieszkańcy południowej Kalifornii nazywali go zaklinaczem deszczu. Przedłużająca się susza w 1915 roku sprawiła, że życie w mieście stawało się coraz bardziej nieznośne. Miejski zbiornik wodny sięgnął już swojego dna i propozycja Hatfielda była wręcz w oczywisty sposób prosta. Miał on sprawić, że morena rezerwuar znów będzie pełny. Oczywiście nie za darmo. Za swoje usługi Hatfield zażądał opłaty w wysokości 10 tysięcy dolarów, co dziś przekłada się na około ćwierć miliona dolarów. Pieniądze miały być wypłacone tylko w przypadku, gdy usługa zostanie zrealizowana. Nawet dziś taka propozycja brzmi bardzo kontrowersyjnie, ale zdesperowane władze miasta, mimo że były nastawione sceptycznie do oferty, skłonne były zgodzić się na wszystko, co sprawi, że zacznie padać deszcz. Nawet na cud. Poza tym nie było tu nic do stracenia, bo umowa wyraźnie mówiła, że pieniądze zostaną wypłacone tylko wtedy, gdy zbiornik wodny w San Diego rzeczywiście zostanie napełniony. Były to czasy, w których wiele umów zawierano, pieczętując je uśmiechem i uściśnięciem dłoni. Bogobojny kwakier nie miał powodów, aby niepokoić się przewrotnością ludzkiej natury i taka umowa mu w zupełności wystarczała. Ze swojej strony Charles Hatfield był pewien, że dotrzyma umowy. Już jakiś czas pracował nad metodami wywoływania deszczu i był przekonany, że swoją własną opanował do perfekcji. Meteorologia była jego pasją i czytał wszystkie dostępne książki na ten temat. Kontaktował się także z innymi zaklinaczami deszczu, poznając ich tajniki i doprowadzając do perfekcji swoją własną wiedzę na ten temat. Zanim zgodził się wywołać deszcz nad San Diego, zrobił to już wcześniej 17 razy. I za każdym razem, oprócz jednego wyjątku, dotrzymywał swojej części umowy. Jego CV robiło prawdziwe wrażenie. W przeszłości uratował już od suszy plantację bawełny w Teksasie, a także napełnił zbiornik wodny kopalni na Alasce. Obietnice Hatfielda, że jest w stanie wywołać deszcz, nie były więc bez pokrycia. W 1905 roku zamówiono u niego deszcz w Los Angeles, a rok później w Pasadenie. Wywoływał deszcze na zamówienie w Oregon, Kansas, Idaho i Arizonie. Pobierał opłatę w wysokości $1000 za każdy cal wody, jaki spadł w postaci deszczu. Gdy deszczu spadało więcej niż 4 cale, Hatfield nie brał już dodatkowych opłat. Nie brał pieniędzy także wtedy, gdy nie udawało mu się wywołać deszczu. Metoda, jaką stosował, była oparta na zasiewaniu chmur i była to metoda naukowa, nie mająca nic wspólnego z indiańskim tańcem deszczu czy ekscentrycznymi wynalazkami Wilhelma Reicha i jego orgonitami. Zasiew chmur jest formą modyfikacji pogody, która stymuluje opady deszczu poprzez zestaw określonych substancji chemicznych rozsianych w chmurach. Innymi słowy, było to przyspieszenie nawilgotnienia i dokładnie tym terminem Charles Hatfield nazywał swój ekscentryczny zawód.
Wszystko to brzmi dziś jak magia, ale nią nie jest. Pogodę w naszych czasach modyfikowano wiele razy, rozsiewając w chmurach jodek srebra, jodek potasu i suchy lód. Charles Hadfield stworzył substancję złożoną z 23 składników i dzięki temu był w stanie wywołać nad danym obszarem chmury, z których spadał autentyczny deszcz. Dziś nie znamy dokładnego przepisu na koktajl Hadfielda, bo swoją tajemnicę wynalazca zabrał ze sobą do grobu. Można się jedynie domyślać, co to mogło być, ale wciąż brakuje kilku istotnych elementów, aby taki koktajl odtworzyć. Nie powinno to dziwić, bo historia tajnych składników w USA jest doskonale ugruntowana i tworzy legendę produktu. Taki tajny składnik tworzy unikalność Coca-Coli i zna go jedynie 3 ludzi w całej firmie. W myśl wewnętrznych regulacji koncernu nie wolno tym 3 osobom lecieć na pokładzie tego samego samolotu, bo w przypadku katastrofy i ich śmierci wiedza na temat tego składnika będzie kompletnie zgubiona. Wiadomo jedynie, że Hadfield stosował w swojej substancji wodór, a także proch strzelniczy. Lauren Ricketts, współczesny meteorolog z Waszyngtonu, uważa, że zasiane chmury dają 5 do 10 razy więcej deszczu niż w normalnych warunkach. Aby zasiać chmury, Charles Hadfield budował ogromnych rozmiarów drewnianą wieżę o wysokości około 10 metrów. Na jej szczycie budował on palenisko, którego ogniem podgrzewał swój deszczotwórczy koktajl, a ten z kolei, ulatniając się wraz z dymem i parą, kondensował i zasiewał chmury. Hadfield wraz ze swoim bratem budował takie wieże w całej Kalifornii, badając ruch wiatru i dokonując obserwacji meteorologicznych, aby poznać naturę pogody w tym stanie. Po zbudowaniu swojej wieży pod miastem i podgrzaniu substancji wywołującej deszcz, 2 dni później w San Diego zaczęło padać. Termin padać nie do końca dokładnie opisuje to, co wydarzyło się wówczas w atmosferze nad miastem. Nawet termin lać jak z cebra jest tu zbyt łagodny, bo deszcz, jaki lunął na miasto, był oberwaniem się chmur i potop, jaki wywołał Hadfield, miał biblijne proporcje. Doszło do tego na przełomie stycznia i lutego 1916 roku i dziś szacuje się, że spadło wówczas 30 cali deszczu, co w systemie metrycznym daje około 75 cm. Cała Mission Valley znalazła się pod wodą. Rzeka San Diego gwałtownie wystąpiła ze swoich brzegów, porywając falą potopu zwierzęta, ludzi, domy i zrywając mosty. Pękały słupy linii telefonicznych, a z nasypów zmywane były tory kolejowe. Ale jak się okazało, był to tylko początek katastrofy. Rzeka wypłukała cały muł denny do gołej skały, a z gór osuwała się ziemia. Głównie z powodu tego, że cała trawa została wyjedzona przez owce i nic nie było w stanie powstrzymać osuwiska. Można sobie wyobrazić początkową radość ojców miasta, gdy zaczął padać długo oczekiwany deszcz. Ale była to radość, która szybko zamieniła się w przerażenie. Na pewno nie jeden z miejskich oficjeli myślał, co myśmy najlepszego narobili. Rezerwuar wody, który obiecał wypełnić wodą deszczową, Hadfield, szybko przelał się ze swoich brzegów. Tama, która go zamykała, nie wytrzymując ciśnienia wody, pękła. Fala wody była tak gwałtowna, że kompletnie zmyła z powierzchni ziemi kilkanaście okolicznych domów i zabiła około 50 osób i wiele zwierząt hodowlanych. Kiedy deszcz wreszcie przestał padać i poziom wody powoli opadał, miasto przedstawiało godny pożałowania widok. Mieszkańcy patrzyli w niemym zdumieniu na klęskę zniszczenia. Wszystkie drogi zostały kompletnie zmyte i miasto było odcięte od świata. Tylko dzięki radiu Marconiego można było nawiązać łączność z resztą kraju. Tymczasem Charles Hadfield, jak gdyby nigdy nic, pojawił się w City Hall, mówiąc, że robota została wykonana, a on sam oczekuje obiecanej zapłaty.
Cisza, jaka wówczas zapadła, była zapewne cięższa niż chmury, jakie zalały miasto deszczem. Wreszcie ktoś z bielałymi ze zgrozy wargami wysyczał. Co ty sobie wyobrażasz, człowieku? Jesteś potworem! Zarząd miasta w jednej chwili wpadł w furię. Nie było mowy o możliwości wypłacenia jakiejkolwiek kwoty. Charles Hatfield jednak nie rezygnował. Kiedy woda opadła i miasto powoli wracało do równowagi, nieoczekiwanie skierował sprawę do sądu. W uzasadnieniu swojego pozwu napisał, że zrobił to, co od niego oczekiwano i powinien dostać za to obiecaną zapłatę. Walka w sądzie o pieniądze, jakie miasto powinno zapłacić za wywołanie deszczu, trwała aż 20 lat. Po tylu latach walki Charles Hatfield przegrał swoją wojnę i za wywołanie deszczu nad San Diego nigdy nie otrzymał ani centa. Mimo to nie narzekał na brak zajęć. To, co zrobił w San Diego, stało się dla niego doskonałą reklamą i wkrótce z jego usług skorzystała Kuba, Honduras, a nawet Kanada. Dziś wiele krajów stosuje sztuczny zasiew chmur za pomocą rozmaitych środków chemicznych po to, aby wywołać deszcz. Takie praktyki stosują na przykład Chiny. W 2008 roku w Pekinie odbywała się olimpiada i Chińczycy manipulowali pogodą tak, aby nad wioską olimpijską zawsze świeciło słońce. Chiny na tego typu działalność wydają nawet miliard dolarów rocznie. Problem w tym, że nieoczekiwanie mamy tu do czynienia z tak zwanym efektem motyla. Zjawiska pogodowe nie występują w próżni i zmiana pogody w jednym rejonie świata tworzy nieplanowane zmiany w innych miejscach. W USA manipulowanie deszczem prowadzi się na lądzie głównie w celach naukowych. W Sacramento w 2009 roku zbudowano wieżę, na której rozgrzano związki jodku srebra po to, aby zasiać jego oparami chmury i doprowadzić do deszczu. Te doświadczenia prowadzone są na niewielką skalę, bo za bardzo rzucają się w oczy. Co innego to rozpylanie rozmaitych substancji w powietrzu, znane jako smugi chemiczne. To jest z kolei nagminne i zapewne ma wywołać znacznie więcej niż tylko zmianę pogody. W Chinach zasiew chmur także przeprowadza się na skalę przemysłową i to od końca lat 50., od kiedy Chińczycy pozyskali pierwszą taką technologię od Rosjan. Ostatnio dołączyli do tego towarzystwa arabscy szejkowie, którym znudziła się sucha jak pieprz pustynia i słono płacą firmom wywołującym deszcz. Aby schłodzić pustynne, rozgrzane miasto takie jak Dubaj, za każdym razem, gdy temperatura przekroczy 50 stopni Celsjusza, wywołuje się sztuczny deszcz. Arabowie póki co widzą w tym dla siebie dobrodziejstwo, bo nikt już nie pamięta historii zaklinacza deszczu z San Diego, który niemalże zatopił to miasto nieco ponad 100 lat temu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. W Poli Dnia mówił Chris McKinnon.